Przekaz 53. Bunt Lucyfera. Lucyfer był utalentowanym synem Lanonandekiem klasy pierwszej z Nebadonu. Służył w wielu systemach, był wysokim radcą swej grupy, wyróżnianym za mądrość, bystrość i operatywność. Lucyfer otrzymał numer 37 swojej klasy, a kiedy został nominowany przez Melchizedeków, określony był jako jeden ze STU najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych osobowości, spośród ponad 700 tysięcy istot jego rodzaju. Od tak wspaniałych początków, poprzez zło i błąd, Lucyfer zaakceptował grzech i teraz jest jednym z trzech władców systemu w Nebadonii, którzy ulegli wezwaniu swej jaźni i poddali się sofistyce fałszywej wolności osobistej. Nie chcieli być wierni wszechświatowi i zlekceważyli braterskie zobowiązania, oślepli na kosmiczne zależności. We wszechświecie Nebadon, domenie Chrystusa Michała, jest 10 tysięcy systemów światów zamieszkałych. W całej historii synów Lanonandeków, w okresie całej ich pracy we wszystkich tych tysiącach systemów i w zarządzie wszechświata, tylko trzech władców systemu kiedykolwiek zostało uznanych winnymi lekceważenia rządu syna stwórcy. Pierwsi przywódcy buntu Lucyfer nie był wznoszącą się istotą, był stworzonym synem wszechświata lokalnego i to o nim powiedziano: byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość. Wiele razy naradzał się on z najwyższymi ojcami z Edentii. I Lucyfer panował na świętej górze Bożej, administracyjnej górze Jerusalem, jako że był on głównym administratorem wielkiego systemu, złożonego z 607 światów zamieszkałych. Lucyfer był wspaniałą istotą, utalentowaną osobowością, w bezpośredniej linii władzy wszechświatowej drugim po najwyższych ojcach konstelacji. Pomimo wykroczenia Lucyfera, podporządkowane mu istoty inteligentne nie okazywały mu braku szacunku i pogardy, przed obdarzeniem Urantii przez Michała. Nawet Archanioł Michała, w czasach zmartwychwstania Mojżesza, nie podniósł przeciw niemu oskarżającego sądu, ale po prostu rzekł: sędzia cię skarcił. Sąd w takich sprawach należy do pradawnych czasów, władców superwszechświata. Teraz Lucyfer jest upadłym i odsuniętym od rządów władcą Satanii. Rozmyślania o sobie są wyjątkowo zgubne, nawet dla podniosłych osobowości niebiańskiego świata. Powiedziano o Lucyferze: twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności, zniweczyłeś swą mądrość z powodu swojej świetności. Wasz dawny prorok oglądał jego smutny stan, kiedy pisał: jakże ty spadłeś z niebios, o Lucyferze, synu jutrzenki. Jakże runąłeś w dół, ty, który peszyłeś światy. Na Urantii niewiele słyszano o Lucyferze z tego powodu, że wyznaczył on swego pierwszego namiestnika, szatana, do głoszenia jego idei na waszej planecie. Szatan był członkiem tej samej, pierwszej klasy Lanonandeków, ale nigdy nie działał jako władca systemu, związał się całkowicie z powstaniem Lucyfera. Diabeł to nikt inny jak Caligastia, zdetronizowany książę planetarny Urantii, syn z drugiej klasy Lanonandeków. Kiedy Michał przebywał w ciele na Urantii, Lucyfer, Szatan i Caligastia sprzymierzyli się, aby doprowadzić do upadku jego misję obdarzającą. Jednak mocno się zawiedli. Abaddon był szefem personelu Caligastii. Przyłączył się do buntu wraz ze swym zwierzchnikiem i od tego czasu działał jako główny administrator buntowników na Urantii. Belzebub był przywódcą nielojalnych istot pośrednich, które sprzymierzyły się z siłami zdradzieckiego Caligastii. W końcu Smok stał się symbolicznym reprezentantem wszystkich tych złych postaci. Po triumfie Michała Gabriel zestąpił z Salingtonu i związał Smoka, wszystkich przywódców buntu, na epokę. Napisane jest o seraficznych bantownikach z Jerusem i aniołów, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkania, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd Wielkiego Dnia. Drugie przyczyny buntu: Lucyfer i jego pierwszy asystent, Szatan, panowali na Jerusalem przez ponad 500 tysięcy lat, kiedy to zaczęli w swych sercach sprzeciwiać się Ojcu Uniwersalnemu i synowi Michałowi, który wtedy był namiestnikiem Ojca. Nie istniały szczególne czy specjalne warunki w systemie Satania, które mogły sugerować czy faworyzować bunt. Uważamy, że idea ta powstała i ukształtowała się w umyśle Lucyfera i że mógł on wywołać taki bunt bez względu na to, gdzie przebywał. Lucyfer po raz pierwszy obwieścił swe plany Szatanowi, ale trzeba było wielu miesięcy, aby zdeprawować umysł tego zdolnego i utalentowanego asystenta.
Tym niemniej, gdy szatan raz się przekonał do bantowniczych teorii, stał się odważnym i gorliwym poplecznikiem samostanowienia i wolności. Nikt nigdy nie proponował buntu Lucyferowi. Idea samostanowienia, w opozycji do woli Michała i do planów Ojca Uniwersalnego, tak jak je Michał reprezentował, powstała w umyśle Lucyfera. Jego związki z synem Stwórcy były bliskie i zawsze serdeczne. Przed egzaltacją swego własnego umysłu, Lucyfer nigdy otwarcie nie wyrażał swego niezadowolenia z administracji wszechświata. Pomimo jego milczenia, jednoczący czasu z Salingtonu, przez ponad 100 lat standardowego czasu odzwierciedlał do Juwersji, że jest pewien niepokój w umyśle Lucyfera. Informacja ta przekazana została również synowi Stwórcy i ojcom konstelacji Norlatiadeku. Przez cały ten czas Lucyfer przejawiał coraz większy krytycyzm wobec całego systemu administracji wszechświatowej, jednak zawsze szczerze wyznawał swą lojalność wobec najwyższych władców. Jego pierwsza otwarta nielojalność miała miejsce podczas odwiedzin Gabriela na Jerusalem, kilka dni przed otwartą proklamacją lucyferowej deklaracji wolności. Oczywistość wybuchu buntu wywarła na Gabrielu tak wielkie wrażenie, że udał się wprost do Edentii, żeby się naradzić z ojcami konstelacji w sprawie środków, jakie należy zastosować w wypadku otwartego buntu. Jest bardzo trudno wykazać dokładnie przyczynę, albo przyczyny, które się w końcu złożyły na bunt Lucyfera. Jesteśmy pewni tylko jednej rzeczy, a mianowicie tego, że jakiekolwiek te początki były, zrodziły się one w umyśle Lucyfera. Musiała w tym być pycha jaźni, która żywiła się sama sobą do punktu samozłudy, tak, że Lucyfer jakiś czas sam naprawdę był o tym przekonany, że jego planowany bunt był rzeczywiście dla dobra systemu, jeśli nie dla wszechświata. Z czasem jego plany doszły do punktu rozczarowania i już nie miał wątpliwości, że w swej pierwotnej i szkodliwej pysze poszedł za daleko, aby mógł się zatrzymać. W pewnym punkcie swych doświadczeń stał się nieszczery i zło przekształciło się w celowy i rozmyślny grzech. Dalsze postępowanie tego utalentowanego administratora potwierdza, że tak właśnie się stało. Długo dawano mu możliwość okazania skruchy, ale tylko niektórzy z jego podwładnych przyjęli proponowane miłosierdzie. Na żądanie ojców konstelacji, wierny czasu z Edentii osobiście przedstawił plan Michała, mający na celu ratowanie tych jawnych buntowników, jednak miłosierdzie syna Stwórcy zawsze było odrzucane i to odrzucane z coraz większym lekceważeniem i pogardą. Trzeci manifest Lucyfera, jakie by nie były wczesne początki buntu w sercach Lucyfera i szatana, ostateczny jego wybuch przybrał formę lucyferowej deklaracji wolności. Idea buntowników wyrażona została w trzech punktach. Pierwsza, rzeczywistość Ojca Uniwersalnego. Lucyfer zarzucał, że Ojciec Uniwersalny naprawdę nie istnieje, że grawitacja fizyczna i przestrzeń energia są naturalne dla wszechświata i że Ojciec jest mitem, wymyślonym przez rajskich synów, aby im umożliwić sprawowanie władzy nad wszechświatami w imieniu Ojca. Zaprzeczał temu, że osobowość jest darem Ojca Uniwersalnego. Dawał nawet do zrozumienia, że finaliści są w zmowie z rajskimi synami, aby narzucić oszustwo całemu istnieniu, jako, że nigdy nie przyniesieli z powrotem wyraźniejszej idei prawdziwej osobowości Ojca, jak się ją dostrzega w raju. Frymarczył czczeniem, jako ignorancją. Zarzuty były szerokie, straszliwe i bluźniercze. To właśnie ów zawoalowany atak na finalistów bez wątpienia wpłynął na wznoszących się obywateli Jerusalem, że trwali niewzruszeni i pozostawali niezłomni, przeciwstawiając się wszystkim propozycjom buntowników. Drugiego, wszechświatowy rząd syna Stwórcy Michała. Lucyfer twierdził, że systemy lokalne powinny być autonomiczne. Protestował przeciw prawu Michała, syna Stwórcy, do przejęcia władzy nad Nebadonem w imieniu hipotetycznego, rajskiego ojca i przeciw żądaniu wyrażania wierności temu, niewidzialnemu ojcu, przez wszystkie osobowości. Zapewniał, że cały plan czczenia jest sprytną metodą dodawania splendoru rajskim synom. Był skłonny uznać Michała za swego Stwórcę ojca, ale nie za swego Boga i prawowitego władcę. Najostrzej zaatakował prawo pradawnych czasu obcych potentatów do mieszania się w sprawy systemów lokalnych i wszechświateów. Potępiał tych władców jako tyranów i uzurpatorów. Nakłaniał swych zwolenników, aby uwierzyli, że żaden z tych władców nie może w najmniejszym stopniu ingerować w działalność kompletnych, miejscowych rządów, gdyby tylko ludzie i aniołowie mieli odwagę nie dać innym kierować sobą i domagali się śmiało swoich praw.
Twierdził, że egzekutorzy pradawnych czasu mogą być niedopuszczeni do działania w systemach lokalnych, gdyby tylko rodzime istoty zapewniły o swojej niezależności. Utrzymywał, że nieśmiertelność jest nieodłączną cechą osobowości systemu, że zmartwychwstanie jest naturalne i automatyczne, i że wszystkie istoty żyłyby wiecznie, gdyby nie arbitralna i niesprawiedliwa działalność egzekutorów pradawnych czasu. Trzeci atak na powszechny plan nauczania wznoszących się śmiertelników. Lucyfer utrzymywał, że zbyt wiele czasu i energii poświęca się programowi tak dokładnego szkolenia wznoszących się śmiertelników w zasadach administracji wszechświata, w tych zasadach, które, jak utrzymywał, były nieetyczne i wadliwe. Protestował przeciwko trwającemu epoki całe planowi przygotowania śmiertelników przestrzeni do jakiegoś nieznanego przeznaczenia i wskazywał na obecność korpusu finalistów na Jerusalem, jako na dowód tego, że śmiertelnicy ci spędzili epoki, przygotowując się do jakiegoś czysto fikcyjnego przeznaczenia. Drwił z tego, że finalistów spotkał los nie lepszy niż powrót do skromnych sfer, podobnych do tych, z których pochodzą. Dawał do zrozumienia, że są oni wypaczeni na skutek zbytniej dyscypliny i przeciągającego się szkolenia, i że faktycznie są zdrajcami swych braci śmiertelników, ponieważ teraz współdziałają z systemem zniewolenia całego stworzenia dla fikcji mitycznego, wiecznego przeznaczenia wznoszących się śmiertelników. Głosił, że wznoszące się istoty powinny korzystać z wolności indywidualnego samookreślenia. Kwestionował i potępiał cały plan wznoszenia się śmiertelników, jako zarządzony przez rajskich synów Boga i popierany przez nieskończonego ducha. Z taką właśnie deklaracją wolności Lucyfer zaczął swą orgię ciemności i śmierci. Czwarty wybuch buntu Manifest Lucyfera ogłoszony został ostatniego dnia roku, około 200 tysięcy lat temu, według czasu Urantii, podczas dorocznego zgromadzenia w Satanii na Szklanym Morzu, w obecności zebranych zastępów Jerusalem. Szatan głosił, że należy czcić wszechświatowe siły materialną, intelektualną i duchową, jednak hołd taki powinien być odbierany jedynie przez właściwego i aktualnego władcę, Lucyfera, przyjaciela ludzi i aniołów oraz Boga wolności. Samostanowienie było okrzykiem bitewnym buntu Lucyfera. Jednym z głównych jego argumentów było to, że jeśli samorząd jest dobry i odpowiedni dla Melchizedeków i innych grup, jest on tak samo dobry dla wszystkich klas istot inteligentnych. Lucyfer był zuchwały i wytrwały w popieraniu równości umysłu i braterstwa inteligencji. Utrzymywał, że cały rząd powinien się ograniczać do lokalnych planet i ich dobrowolnej konfederacji w systemach lokalnych. Nie uznawał żadnego innego nadzoru. Obiecywał książętom planetarnym, że będą rządzić światami jako najwyżsi administratorzy. Sprzeciwiał się lokalizacji funkcji prawodawczych w zarządzie konstelacji i prowadzeniu spraw sądowych w stolicy wszechświata. Twierdził, że wszystkie takie funkcje rządowe powinny być skoncentrowane w stolicach systemu i przystąpił do założenia swego własnego zgromadzenia prawodawczego oraz zorganizował SWE własne trybunały, pod jurysdykcją szatana. I nakazywał, aby książęta odstępczych światów robili to samo. Cały gabinet administracyjny Lucyfera przyłączył się do buntu i został publicznie zaprzysiężony, jako urzędnicy administracji nowego szefa światów i systemów wyzwolonych. Chociaż już uprzednio zdarzyły się dwa buntaj w Nebadonii, miały one miejsce w odległych konstelacjach. Lucyfer utrzymywał, że powstania te się nie udały, ponieważ większość istot inteligentnych nie opowiedziała się za swymi przywódcami. Twierdził, że większość rządzi, że umysł jest nieomylny. Wolność, jaką mu dali władcy wszechświata, pozornie umacniała wiele jego nikczemnych argumentów. Przeciwstawił się wszystkim swoim zwierzchnikom, przecież najwidoczniej nie dostrzegali jego czynów. Dano mu wolną rękę w realizacji jego planu kuszenia, bez przyzwolenia, ale i bez przeszkód. Całe miłosierne odroczenie sprawiedliwości Lucyfer tłumaczył jako dowód tego, że rząd rajskich synów nie potrafi powstrzymać buntu. Otwarcie przeciwstawił się Michałowi, Emanuelowi i pradawnym czasu, i rzucił im aroganckie wyzwanie, a potem podkreślał, że nie nastąpiło po tym żadne działanie i że jest to stanowczy dowód bez siły rządów wszechświata i superwszechświata. Gabriel był osobiście obecny podczas tych wszystkich wystąpień nielojalności i ogłosił tylko, że w odpowiednim czasie będzie mówił w imieniu Michała i że wszystkie istoty pozostawia się wolne i nie przeszkadza się im w dokonaniu wyboru, że rząd synów na rzecz ojca pragnie tylko takiej lojalności i oddania, które jest dobrowolne, szczere i odporne na sofistykę.
Lucyferowi pozwolono bez żadnych przeszkód zaprowadzić i dokładnie zorganizować swój bantowniczy rząd, zanim Gabriel zaczął kwestionować prawo secesji czy też przeciwstawiać się propagandzie buntu. Jednak ojcowie konstelacji natychmiast ograniczyli działalność nielojalnych osobowości do systemu Satanii. Tym niemniej, ten czas opóźnienia był czasem wielkiej próby i sprawdzianem dla lojalnych istot z całej Satanii. Przez kilka lat wszystko było chaotyczne i wielka dezorientacja panowała na światach mieszkaniach. Piąta natura konfliktu po wybuchu buntu w Satanii, Michał zasięgnął rady swego rajskiego brata Emanuela. W wyniku tej ważnej narady, Michał ogłosił, że obierze taką samą linię postępowania, jaka go cechowała podczas podobnych przewrotów w przeszłości postawę nieingerencji. Podczas tego buntu oraz dwóch poprzednich, we wszechświecie Nebadon nie istniała absolutna i osobista, nieograniczona władza. Michał rządził na podstawie boskiego prawa, jako namiestnik Ojca Uniwersalnego, ale jeszcze nie według swego własnego, osobistego prawa. Nie ukończył jeszcze swej misji obdarzającej, nie została mu jeszcze daną cała władza na niebie i na ziemi. Michał nigdy się nie wtrącał do zbuntowanych zastępów Lucyfera, od czasu wybuchu buntu aż do dnia swej intronizacji, jako nieograniczonego władcy Nebadonu, pozwolono kroczyć tym zastępom ich własnym kierunkiem, przez prawie 200 tysięcy lat czasu Urantii. Chrystus Michał ma teraz wystarczającą moc i władzę, aby postępować bezzwłocznie, nawet doraźnie, z takimi wybuchami nielojalności, mamy jednak wątpliwości, czy jego nieograniczona władza spowodowałaby odmienne postępowanie, gdyby nastąpił kolejny taki przewrót. Ponieważ Michał postanowił trzymać się z dala od właściwej walki z buntem Lucyfera, Gabriel zebrał swój osobisty personel na Edentii i w porozumieniu z najwyższymi ojcami postanowił przejąć komendę nad lojalnymi zastępami Satanii. Michał pozostawał na Salingtonie, podczas gdy Gabriel poleciał na Jerusalem i osiadł na sferze poświęconej ojcu temu samemu ojcu uniwersalnemu, którego osobowość kwestionował Lucyfer i szatan i w obecności zebranych zastępów oraz lojalnych osobowości rozwinął sztandar Michała, materialny symbol rządu trójcy nad całym stworzeniem, trzy błękitne, koncentryczne okręgi na białym tle. Godłem Lucyfera stał się biały sztandar z jednym czerwonym okręgiem, w centrum którego znajduje się czarny, pełny krąg. I nastąpiła walka w niebie, dowódca Michała i jego aniołowie stoczyli bój ze smokiem, Lucyfer, szatan i książęta odstępcy, i wystąpił do walki smok i jego zbuntowani aniołowie, ale nie przemógł. Ta walka w niebie nie była fizycznymi zmaganiami, jak taki konflikt może być rozumiany na Urantii. We wczesnych dniach zmagań Lucyfer stale rozprawiał w amfiteatrze planetarnym. Gabriel nieprzerwanie demaskował sofistykę buntowników, ze swojej głównej siedziby, którą miał tuż obok. Różne osobowości, przebywające na sferze, mające wątpliwości, jaką zająć postawę, mogły podróżować w te i z powrotem pomiędzy tymi dyskusjami, zanim powzięły ostateczną decyzję. Ta walka w niebie była wyjątkowo tragiczna i bardzo realna. Chociaż nie było w niej nic z barbarzyństwa, tak charakterystycznego dla wojny fizycznej na niedojrzałych światach, konflikt ten był znacznie bardziej zabójczy, w walce materialnej życie materialne jest w niebezpieczeństwie, ale wojna w niebie była prowadzona o życie wieczne. Szóstego lojalny przywódca seraficzny w okresie przejściowym, pomiędzy wybuchem wrogości a przybyciem nowego władcy systemu oraz jego personelu, miało miejsce wiele szlachetnych i inspirujących aktów oddania i lojalności, pośród licznych osobowości. Ze wszystkich tych śmiałych aktów poświęcenia, najbardziej przejmująca jest odważna postawa Manotti, zastępcy dowódcy serafinów w zarządzie Satanii. W momencie wybuchu buntu na Jerusalem, szef zastępów seraficznych przyłączył się do sprawy Lucyfera. Wyjaśnia to bez wątpienia ten fakt, dlaczego pobłądziła tak wielka liczba serafinów czwartej klasy, administratorów systemu. Seraficzny szef został oślepiony duchowo błyskotliwą osobowością Lucyfera, którego ujmujące maniery fascynowały niższe klasy istot niebiańskich. Nie potrafili po prostu zrozumieć, jak to możliwe, żeby tak imponująca osobowość błądziła. Nie tak dawno, określając swe przeżycia związane z rozpoczęciem buntu przez Lucyfera, Manotia powiedział, jednak najbardziej emocjonujący moment, związany z buntem Lucyfera, przeżyłem wtedy, kiedy jako drugi dowódca seraficzny ODE mówiłem wzięcia udziału w planowanej obrazie Michała, a potężni bantownicy próbowali mnie zniszczyć środkami wspólnych sił, jakie wtedy zorganizowali.
Gigantyczne wstrząsy targnęły Jerusem, ale nawet jeden lojalny serafin nie doznał uszczerbku. Na skutek odstępstwa mojego bezpośredniego zwierzchnika, przyszło mi przejąć komendę zastępów anielskich na Jerusem, jako tytularny dyrektor pogmatwanych spraw seraficznych systemu. Byłem podbudowany moralnie przez Melchizedeków, dużo pomogli mi synowie materialni, zostałem opuszczony przez wielką grupę istot mojej własnej klasy, ale zyskałem wspaniałe poparcie od śmiertelników, wznoszących się na Jerusem. Na skutek secesji Lucyfera zostaliśmy automatycznie odłączeni od obwodów konstelacji, ale polegaliśmy na lojalności naszego korpusu gromadzenia informacji, który przesłał wołanie o pomoc do Edenti z pobliskiego systemu Rantulia, i odkryliśmy, że Królestwo Porządku, rozsądek lojalności i duch prawdy nieodłącznie triumfowały nad buntem, samostanowieniem i tak zwaną wolnością osobistą. Potrafiliśmy wytrwać do przybycia nowego władcy systemu, godnego następcy Lucyfera. I natychmiast po tym zostałem przydzielony do korpusu zarządców komisarycznych, Melchizedeków, na Urantii, przejmując jurysdykcję nad lojalnymi klasami seraficznymi na świecie zdradzieckiego Caligasti, który ogłosił, że jego sfera należy do nowo planowanego systemu wyzwolonych światów i niezależnych osobowości, proponowanego w niesławnej deklaracji wolności, wydanej przez Lucyfera podczas jego wezwania do kochających wolność, wolnomyślnych i patrzących w przyszłość istot inteligentnych, ze źle zarządzanych i źle administrowanych światów Satanii. Anioł ten nadal służy na Urantii, działając jako zastępca szefa serafinów. Siódma historia buntu. Bunt Lucyfera rozprzestrzenił się na cały system. 37 książąt planetarnych przeszło, razem z większością swej światowej administracji, na stronę szefów buntu. Tylko na panopti książę planetarny nie zdołał pociągnąć za sobą swych ludzi. Na tym świecie ludność zebrała się pod kierownictwem Melchizedeków, aby poprzeć Michała. Eleanora, młoda kobieta z tej domeny, przejęła dowództwo gatunku ludzkiego i nawet jedna dusza z tego rozdartego walką świata nie zaciągnęła się pod sztandar Lucyfera. I odtąd lojalni panoptianie służą na siódmym, przejściowym świecie Jerusem, jako dozorcy i budowniczowie sfery ojca oraz otaczających ją siedmiu światów przetrzymania. Panoptianie działają na tych sferach nie tylko jako dozorcy, w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale wykonują także osobiste polecenia Michała dotyczące zdobnictwa, związanego z pewnym przyszłym i nieznanym zastosowaniem tych sfer. Prowadzą tę działalność podczas swego postoju, kiedy są w drodze do Edenti. W tamtym czasie orędownikiem sprawy Lucyfera na Urantii był Caligastia. Melchizedecy mądrze oponowali planetarnemu księciu odstępcy, ale sofistyka rozpasanej wolności i ułuda samostanowienia miały wszelkie możliwości zwodzenia prymitywnych ludów z młodego i nierozwiniętego świata. Cała propaganda secesyjna musiała być prowadzona osobiście, ponieważ służby transmisyjne oraz wszelkie inne środki komunikacji międzyplanetarnej zostały wyłączone przez nadzorców obwodów systemu. Po właściwym wybuchu buntu, cały system Satania został odizolowany, zarówno od obwodów konstelacji jak i wszechświata. W tym czasie wszelkie przychodzące i wychodzące wiadomości były przesyłane przez seraficznych pośredników oraz samotnych posłańców. Obwody upadłych światów także zostały wyłączone, tak więc Lucyfer nie mógł używać tych środków dla wspomagania swego niegodziwego projektu. I obwody te nie zaczną funkcjonować tak długo, jak długo szef buntu żyje w granicach Satanii. Był to bunt Lanonandeka. Wyższe klasy synostwa wszechświata lokalnego nie przyłączyły się do secesji Lucyfera, chociaż kilku nosicieli życia, stacjonujących na zbuntowanych planetach, pozostawało w pewnym stopniu pod wpływem buntu nielojalnych książąt. Nie pobłądził żaden z utrójcowionych synów. Melchizedecy, archaniołowie i gwiazdy błyszczące wieczorne, pozostali lojalni Michałowi i razem z Gabrielem dzielnie obstawali za wolą ojca i władzą syna. Żadna pochodząca z raju istota nie splamiła się nielojalnością. Wraz z samotnymi posłańcami zaprowadziły one swój zarząd na świecie ducha i tam trwały pod przewodnictwem wiernych czasu z Edenti. Nie odstąpił żaden z rozjemców ani też nie pobłądził nikt z niebiańskich kronikarzy. Sporo jednak było ofiar wśród morontiańskich towarzyszy i nauczycieli światów mieszkań. Nie utracono żadnego anioła z najwyższej klasy serafinów, jednak została zwiedziona i usiedlona znaczna ich grupa z kolejnej klasy, wyższej. Tak samo dało się zwieść kilku aniołów z klasy nadzorującej.
Straszny upadek nastąpił jednak w czwartej grupie, aniołów administratorów, czyli tych serafinów, którzy normalnie sprawują swe obowiązki w stolicach systemów. Manotia uratował prawie 2/3 z nich, ale ponad 1/3 przyłączyła się ze swym szefem do szeregów buntu. 1/3 wszystkich cherubinów na Jerusalem, przydzielona do aniołów administratorów, została utracona razem z nielojalnymi serafinami. Spośród anielskich pomocników planetarnych, przydzielonych do synów materialnych, zwiedziona została mniej więcej 1/3 oraz usiedlonych zostało prawie 10% opiekunów przejścia. Jan widział to symbolicznie, kiedy pisał o wielkim czerwonym smoku, a ogon jego zmiótł 1/3 gwiazd niebieskich i strącił je w ciemność. Największe straty nastąpiły w szeregach anielskich, jako że większość niższych klas istot inteligentnych wybrała nielojalność. Spośród 681 217 synów materialnych Satanii, 95% padło ofiarami buntu Lucyfera. Na tych planetach, których książęta planetarni związali się ze sprawą Lucyfera, stracona została znaczna ilość istot pośrednich. Pod wieloma względami bunt ten był najbardziej rozległy i najbardziej katastrofalny ze wszystkich takich wypadków w Nebadonii. W powstaniu tym wzięło udział więcej osobowości, niż w obu poprzednich razem wziętych. Niech będzie wieczną dla nich hańbą, że emisariusze Lucyfera i Szatana nie oszczędzili szkół nauczających dzieci na planecie kultury finalistów i próbowali zdeprawować te rozwijające się właśnie umysły, które w miłosierdziu odzyskane zostały ze światów ewolucyjnych. Wznoszący się śmiertelnicy byli podatni na sofistykę buntu, ale oparli się jej lepiej niż niższe duchy. Podczas gdy na niższych światach mieszkaniach upadło wielu tych, którzy nie zespolili się ostatecznie ze swymi dostrajaczami, należy odnotować ku chwale mądrości programu wznoszenia się we wszechświecie, że nikt ze wznoszących się obywateli Satanii, przebywających na Jerusalem, nie wziął udziału w buncie Lucyfera. Dzień za dniem, godzina za godziną, stacje transmisyjne całego Nebadonu zatłoczone były niespokojnymi obserwatorami z każdej praktycznie klasy niebiańskich istot inteligentnych, które uważnie czytały biuletyny o buncie w Satanii i cieszyły się, gdy raporty te ciągle donosiły o niezachwianej lojalności wznoszących się śmiertelników, którzy pod przewodnictwem Melchizedeków pomyślnie stawiali opór połączonym i długotrwałym wysiłkom wszystkich wyrafinowanych sił zła, które tak szybko zgromadziły się pod sztandarami secesji i grzechu. Upłynęły 2 lata, według czasu systemu, od rozpoczęcia walki w niebie do wprowadzenia na urząd następcy Lucyfera. W końcu przybył nowy władca i wylądował ze swoim personelem na Szklanym Morzu. Znajdowałem się wówczas pośród rezerw, zgromadzonych przez Gabriela na Edenti i dobrze pamiętam pierwszą wiadomość Lana Forge do ojca konstelacji Norlatiadek. Mówiła ona, żaden obywatel Jerusalem nie został stracony. Każdy wznoszący się śmiertelnik przeżył ogniową próbę i wyłonił się z krytycznego sprawdzianu triumfujący i w pełni zwycięski. Do Salingtonu, Juwersji i Raju poszła wiadomość zapewniająca, że doświadczenie wiecznego życia i wznoszenia się śmiertelnika jest najlepszym zabezpieczeniem przed buntem i najpewniejszą ochroną przed grzechem. Szlachetny, jeruzemski zespół wiernych śmiertelników liczył dokładnie 187 432 811 osób. Wraz z przybyciem Lana Forge szefowie buntu zostali zdetronizowani i pozbawieni wszystkich praw rządzenia, chociaż mogli poruszać się swobodnie po Jerusalem, sferach morontialnych a nawet po poszczególnych światach zamieszkałych. Wciąż prowadzili swoją zwodniczą i kusicielską działalność, aby dezorientować i bałamucić umysły ludzi i aniołów. Lecz co się tyczy ich pracy na administracyjnej górze Jerusalem, nie było już dla nich miejsca. Chociaż Lucyfer pozbawiony został całej władzy administracyjnej w Satanii, nie było wtedy mocy we wszechświecie lokalnym ani trybunału, które mogłyby powstrzymać lub zlikwidować tego nikczemnego buntownika, w tamtym czasie Michał nie był jeszcze suwerennym władcą. Pradawni czasu popierali ojców konstelacji w przejęciu przez nich rządów systemu, ale nigdy nie przedłożyli żadnej decyzji w sprawie wielu wciąż nierozstrzygniętych apelacji, dotyczących obecnego statusu i przyszłych dyspozycji w sprawie Lucyfera, Szatana i ich towarzyszy. Tak więc szefowie buntu mieli możliwość włóczyć się po całym systemie i szukać dalszych możliwości szerzenia swych doktryn niezadowolenia i samostanowienia. Jednak przez prawie 200 000 lat czasu Uranti nie potrafili zwieść żadnego innego świata.
Od czasu upadku tamtych 37, żaden ze światów Satanii nie został stracony, nawet spośród młodych światów, zaludnionych już po buncie. Ósmy syn człowieczy na Urantii, Lucyfer i Szatan włóczyli się bez ograniczeń po systemie Satania, aż do czasu ukończenia obdarzającej misji Michała na Urantii. Ostatni raz obaj przebywali na waszym świecie podczas ich gremialnego ataku na syna człowieczego. Wcześniej, kiedy książęta planetarni, synowie Boży, gromadzili się okresowo, przybył też szatan, pretendując, że reprezentuje wszystkie odosobnione światy upadłych książąt planetarnych. Jednak nie mógł sobie na to pozwolić na Jerusalem po końcowym obdarzeniu, dokonanym przez Michała. Po próbie deprawacji Michała, kiedy był on w ciele swego obdarzenia, wszelka sympatia dla Lucyfera i szatana wygasła na obszarze całej Satanii, poza odosobnionymi światami grzechu. Obdarzenie dokonane przez Michała zakończyło bunt Lucyfera w całej Satanii, za wyjątkiem planet książąt planetarnych odstępców. I takie było znaczenie osobistego przeżycia Jezusa, tuż przed śmiercią cielesną, kiedy jednego dnia zawołał do swych uczniów: widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Szatan przybył wraz z Lucyferem na Urantię, na ostatnią, decydującą walkę. Syn człowieczy był pewny sukcesu i wiedział, że jego triumf na waszym świecie na zawsze unormuje status jego odwiecznych wrogów, nie tylko w Satanii, ale także w dwu innych systemach, gdzie wkradł się grzech. Kiedy wasz mistrz, w odpowiedzi na propozycję Lucyfera, spokojnie i z boską pewnością odpowiedział: idź ode mnie, szatanie, przyniosło to ocalenie śmiertelnikom i bezpieczeństwo aniołom. Był to w zasadzie prawdziwy koniec buntu Lucyfera. Prawda, że Trybunały Juwersji nie wydały jeszcze decyzji wykonawczej w sprawie apelacji Gabriela, wnoszącej o zagładę buntowników, lecz rozporządzenie takie przyjdzie bez wątpienia w odpowiednim czasie, jako, że pierwsze kroki postępowania w tej sprawie zostały już poczynione. Syn człowieczy uznawał Caligastię za formalnego księcia Urantii niemalże do czasu swojej śmierci. Powiedział Jezus: teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz książę tego świata zostanie precz wyrzucony. A dochodząc nieomal do kresu dzieła swego życia, ogłosił: książę tego świata został osądzony. I jest to ten sam zdetronizowany i zdyskredytowany książę, który kiedyś był nazywany Bogiem Urantii. Tuż przed opuszczeniem Urantii, Michał zaproponował miłosierdzie Caligastii i Daligastii, ale ci odrzucili proponowaną ofertę. Caligastia, wasz planetarny książę odstępca, nadal jest wolny na Urantii i może przeprowadzać swoje nikczemne plany, ale nie ma absolutnie mocy wkraczania w ludzkie umysły, czy też zbliżania się do dusz ludzkich, żeby je kusić czy demoralizować, chyba, że naprawdę zapragną być przeklęte jego niegodziwą obecnością. Przed obdarzeniem, dokonanym przez Michała, ci władcy ciemności usiłowali zachować swą władzę na Urantii i uporczywie przeciwstawiali się pomniejszym i niższym osobowościom niebiańskim. Jednak od dnia zesłania ducha, zdradziecki Caligastia i jego równie podły towarzysz, Daligastia, zostali zniewoleni boskim majestatem rajskich dostrajaczy myśli i opiekuńczego ducha prawdy, ducha Michała, który został wylany na wszystkie ciała. Poza tym, żaden upadły duch nigdy nie miał prawa wkraczać w umysły czy niepokoić dusz dzieci Bożych. Ani szatan, ani Caligastia nie mógł nigdy dotknąć czy nawet się zbliżyć do wiernych synów Boga, wiara jest skutecznym pancerzem przeciw grzechowi i nikczemności. Prawdę powiedziano, każdy, kto narodził się z Boga, zachowuje siebie, a zły go nie dotyka. Ogólnie biorąc, kiedy słabi i rozwiązieli śmiertelnicy pozornie ulegają wpływowi diabłów i demonów, są tylko zdominowani swymi własnymi, podłymi dążeniami, zwodzeni swymi naturalnymi skłonnościami. Diabłu przypisuje się bardzo dużo zła, które do niego nie należy. Caligastia stał się praktycznie bezsilny od czasu Krzyża Chrystusa. 9. Obecny status buntu. We wczesnych dniach buntu Lucyfera, Michał proponował zbawienie wszystkim buntownikom. Proponował wszystkim, którzy okazaliby dowody szczerej skruchy, przebaczenie i przywrócenie do pewnej formy służby we wszechświecie, po osiągnięciu przez niego kompletnej, wszechświatowej władzy. Żaden przywódca nie przyjął tej miłosiernej propozycji. Tym niemniej tysiące aniołów i niższych klas istot niebiańskich, razem z setkami materialnych synów i córek, zaakceptowało miłosierdzie głoszone przez Panoptian i zostało zrehabilitowanych w czasie zmartwychwstania Jezusa, 1900 lat temu.
W międzyczasie istoty te zostały przeniesione do Jeruzalemskiego Świata Ojca, gdzie muszą być formalnie zatrzymane do tego czasu, gdy sądy Juwersji wydadzą decyzję w sprawie Gabriel przeciw Lucyferowi. Nikt jednak nie wątpi, że kiedy werdykt unicestwienia zostanie wydany, takie skruszone i ocalone osobowości będą wykluczone z nakazu likwidacji. Dusze te, będąc w okresie próbnym, pracują razem z panoptianami opiekującymi się światem Ojca. Główny zwodziciel nigdy nie był na Urantii, po tym, jak usiłował odwieść Michała od zamiaru skończenia obdarzenia i doprowadzić do tego, żeby ustanowił on siebie ostatecznie i pewnie niekwestionowanym władcą Nebadonu. Po tym, jak Michał został w końcu szefem wszechświata Nebadonu, Lucyfer został aresztowany przez agentów pradawnych czasu i odtąd jest więźniem na pierwszym satelicie sfer przejściowych, w Jeruzalemskiej Grupie Ojca. To tutaj właśnie władcy innych światów i systemów patrzą na koniec niewiernego władcy Satanii. Paweł wiedział o sytuacji liderów buntu, po obdarzeniu dokonanym przez Michała, gdyż pisał o zwierzce Hanikach Caligasti jako o duchowych zastępach zła na wyżynach niebieskich. Po objęciu najwyższej władzy w Nebadonii, Michał wniósł petycję do pradawnych czasu o zezwolenie na internowanie wszystkich osobowości biorących udział w buncie Lucyfera, do czasu rozporządzenia Trybunału Superwszechświata w sprawie Gabriel przeciw Lucyferowi, założonej w rejestrach Najwyższego Sądu Juwersji prawie 200 tysięcy lat temu, według waszej rachuby czasu. Odnośnie grupy Stolicy Systemu, pradawni czasu przychylili się do petycji Michała, z jednym tylko wyjątkiem, szatan dostał zezwolenie na okresowe odwiedziny odstępców, książąt upadłych światów, zanim inny syn Boga nie zostanie zaakceptowany przez takie odstępcze światy, bądź do tego czasu, kiedy sądy Juwersji zaczną wyrokowanie w sprawie Gabriel przeciw Lucyferowi. Szatan mógł odwiedzać Urantię, ponieważ nie mieliście syna rezydenta ani księcia planetarnego ani syna materialnego. W międzyczasie Machienta Melchizedek został ogłoszony namiestnikiem planetarnego księcia Urantii, a otwarcie sprawy Gabriel przeciw Lucyferowi oznacza zapoczątkowanie tymczasowych rządów planetarnych na odosobnionych światach. Prawda, że szatan okresowo odwiedzał Caligastię i innych upadłych książąt, aż do czasu przedstawienia tych objawień, kiedy to miało miejsce pierwsze wysłuchanie uzasadnienia prośby, przedłożonej przez Gabriela, o unicestwienie szefów buntu. Szatan jest teraz bezwarunkowo przetrzymywany na światach więziennych Jerusem. Po końcowym obdarzeniu, dokonanym przez Michała, nikt w całej Satanii nie chciał iść do światów więzień, aby służyć internowanym bantownikom. I żadna już istota nie weszła na drogę złudnej sprawy. Sytuacja ta nie uległa zmianie przez 1900 lat. Uważamy, że obecne ograniczenia dotyczące Satanii nie zostaną zniesione tak długo, aż pradawni czasu nie wydadzą ostatecznego rozporządzenia w sprawie przywódców buntu. Obwody systemu nie zostaną uruchomione tak długo, jak długo żyje Lucyfer. W międzyczasie jest on zupełnie bierny. Na Jerusem bunt się skończył. Kończy się na upadłych światach tak szybko, jak przybywają do nich baski synowie. Wierzymy, że wszyscy bantownicy, którzy kiedykolwiek chcieli zaakceptować miłosierdzie, już to zrobili. Oczekujemy nadania tej transmisji, która pozbawi zdrajców osobowego bytu. Spodziewamy się, że werdykt Juwersji ogłoszony będzie transmisją wykonawczą, która spowoduje unicestwienie internowanych buntowników. Potem szukać ich będziecie, ale nie znajdziecie. Wszystkie spośród światów, które cię znały, zdumiały się nad tobą. Stałeś się dla nich postrachem. Przestałeś istnieć na zawsze. Tak więc wszyscy ci niegodziwi zdrajcy staną się, jak gdyby ich nie było. Wszyscy czekają na rozporządzenie Juwersji. Jednak przez całe epoki, siedem światów więzień duchowej ciemności w Satanii stanowi poważne ostrzeżenie dla całego Nebadonu, wymownie i skutecznie głosząc tę wielką prawdę, że droga przewrotnych jest przykra, że w każdym grzechu ukryte jest nasienie jego własnego zniszczenia, że zapłatą za grzech jest śmierć. Przedstawione przez Manoandet Melchizedeka, kiedyś przydzielonego do komisarycznego zarządu Urantii.